Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i dzisiaj kolejny unboxing, ale nie typowego sprzętu, który zwykle mam, czyli nie żadnego telefonu, tabletu i tak dalej, a drona. Takiego oto drona, czyli X8C Venture firmy Syma, czy jakkolwiek zwał, tak zwał. Bardzo fajny dron. Człowiek nie jest jakiś tam super zaawansowany technologicznie, ale myślę, że na początek bardzo fajny gadżet. Dostałem go razem z Neską w prezencie, więc dlatego chciałbym go dzisiaj dla Was rozpakować. Zobaczcie, co jest w pudełku. Pudełko jest dosyć sporych rozmiarów, jak to pudełko od drona, tak? Widziałem już kilka dronów w życiu, ale jeszcze żadnym nigdy nie latałem. Dotychczas latałem tylko i wyłącznie zdalnie sterowanym helikopterem. I to latałem już jakiś czas temu oraz latałem samolotami zdalnie sterowanymi i powiem Wam szczerze, że samolotów nie polecam. Bardzo łatwo samolot rozbić. Podobno z dronem też jest podobnie. W środku jest styropian, oczywiście, który zabezpiecza całe urządzenie. O, już się ukazuje tutaj nam. Dron jest od lat 14. Więc no, jest to urządzenie, którym dzieci mogą się bawić, ale takie starsze dzieci. W środku znajdziemy instrukcję obsługi. Będę musiał ją dokładnie przestudiować. Już widzę, że jest dosyć złożone. No i co? Co mamy w pudełku? Mamy oczywiście kontroler, mamy samego drona, mamy łopatki. O, a z tyłu mamy nawet wkrętak i widzę jakieś wkręty, także czeka mnie dużo składania, dużo montowania. Najpierw zdejmę taką folię. Unosi się zapach plastiku. O, tak wygląda sam dron, proszę bardzo. Jest całkiem dużych rozmiarów. Pewnie mógłby mi oderwać głowę, gdybym był nieostrożny. Pod spodem już widzę jakieś miejsca na śrubki, prawdopodobnie na nogi. W pudełku oczywiście znajdziemy takie cztery osłonki, które tutaj gdzieś zapewne się montuje, żebyśmy chronili te cenne wirniki, bo niestety wirniki mają to do siebie, że lubią się uszkadzać w dronach, szczególnie jak zlecimy w drzewo albo spadniemy gdzieś na dół. Co to jest? A, tu jest jakaś ładowarka do baterii. Zapewne do baterii, która jest w środku w dronie. O, bateria nie jest w środku w dronie. Tu jest, proszę bardzo, klapka. O, na baterię. Baterii w środku nie ma, bo bateria jest w pudełku. Już ją wyjmuję, zaraz zobaczymy, jakie ma... jakie ma parametry. Taka niepozorna niebieska bateria. I to, co tutaj mamy. 7,4 V, 2000 mAh. No, czyli niecałe 15 watogodzin. Powinno starczyć na kilka minut latania dronem. Ja tego drona na razie odłożę. On jakoś tam, tak powiem, nie wyróżnia się niczym specjalnym. Pod spodem ma lampki, prawdopodobnie różnokolorowe, żeby odróżniać, czy leci przodem do nas, czy tyłem. Jest oczywiście wyłącznik, on-off. No i są otwory tutaj na nóżki. Teraz zobaczymy, czy te nóżki gdzieś w komplecie są. O. Jak zwykle nie widzicie, ale tak wyglądają moje unboxingi, one są na kolanach. Są nóżki, proszę bardzo. I mają otwory na śrubki tutaj takie, o, proszę bardzo, widać. No i śrubki, tak jak mówiłem, są w komplecie. W zestawie również, to co widzę, są dodatkowe cztery łopatki, gdyby nam się któraś urwała. Chociaż zwykle pewnie nie urywa się jedna, a więcej. Tak samo jest z helikoptera. Jak helikopter zdalnie sterowany spadnie, to zwykle nie pęka jedna rzecz, tylko pęka kilka elementów. Wiem, bo przez to przechodziłem. O, i w pudełku jest też kamera. Ale fajna. Taka mała, zgrabna kamera rozdzielczości 2 megapikseli. I co fajnego, w zestawie nawet dają kartę, co prawda. Kartę 4 giga, ale przy 720p powinno spokojnie starczyć na nawet pewnie i ile? 4 giga, no nawet i pewnie z 2-3 godziny materiału. No tutaj ta nóżka jest taka plastikowa, nie jest jakoś tam może super ekstra jakościowa. Tu jest wejście takie do zdalnego sterowania kamerą, czyli pewnie włączania i wyłączania oraz zasilanie tak samej kamery, które to idzie bezpośrednio z drona. No i co najważniejsze, każdy dron musi mieć sterowanie. Więc i tutaj w pudełku, nie tak łatwo to wyjąć. Styropian dobrze to trzyma i zabezpiecza.
Proszę bardzo, w zestawie mamy oczywiście taką aparaturę do zdalnego sterowania, jest chyba na 2,4 GHz. Tak, dokładnie, 2,4 GHz, więc całkiem porządna aparatura. Zasięg ma pewnie około 50 metrów, nie więcej. Dwie gałeczki. Co dziwne, ta gałka, tak powiem, porusza się góra-dół, a na boki odskakuje. Ta odskakuje na wszystkie strony, więc każda z nich ma trochę inne przeznaczenie. Tutaj znajdziemy też do kalibracji przełączniki. I co tu jest jeszcze ciekawego? Chyba nic. Z boku są jeszcze jakieś przyciski na górze. Ale jeszcze nie wiem, do czego służą, bo nie czytałem niestety instrukcji. Jest też klapka do baterii. No i co najważniejsze, w zestawie są baterie. Także można powiedzieć, że dostajemy właściwie pełen komplet drona, który jest w pełni sprawny. Jeżeli chcecie, poczekacie chwilę, to ja włożę do niego baterię. Nie wiem, czy ta bateria jest naładowana, ale włożę do niego... O, tutaj jest taki kabelek do podłączenia baterii. Mówię, nie czytałem instrukcji, więc nie wiem, to jest zapewne kabel do ładowania, bo tak w helikopterach też miałem. Osobny kabel do ładowania, osobny do zasilania. Kabel zasilający ma dwa kolory, czerwony i czarny, więc łączymy je takimi samymi kolorami do siebie. Już widzę, że wtyczki źle podłączyć nie można, ma zabezpieczenie. Także to dobre przynajmniej. Dobra, wsadzimy. Tutaj ten kabelek trzeba niestety jakoś upchać. Tutaj usability to nie jest może najwyższych lotów. Czemu ta bateria się nie chce schować? Może ja źle ją wkładam, może powinienem to zrobić odwrotnie. Czyli najpierw idą kabelki, a potem idzie bateria. Byłoby dziwne. No to tak nie idzie. Dobra. Czyli najpierw bateria, może wam pokażę. Będzie mi trochę trudniej. A potem te kabelki gdzieś tu trzeba pochować, bo ta klapka musi się zamknąć. Tak nie będziemy latać przecież z otwartą klapką. Dobra. Kabel jakoś tutaj wcisnąłem. Mam nadzieję, że nic nie zniszczę. O, dobra, zamknął się, siedzi stabilnie w środku. Teraz, tak powiem, załadujemy baterię do naszego kontrolera. Baterie w zestawie są 4 plus 1 gratis. Do kontrolera wchodzą 4 baterie. Baterie są firmy GP, więc całkiem dobre. Nie jakaś taka zupełna chińszczyzna. Ja akurat baterii w domu mam dużo, bo do Game Boy używałem, więc u mnie baterii w domu jest pod dostatkiem. No dobra, wkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery i klapka. Klapka ma też miejsce na śrubkę, ale tutaj dziura na śrubkę jest zaklejona, więc takie trochę dziwne rozwiązanie. Włączamy. Dobra, odpalił się. Ja odłożę to pudełko. O, w tym pudełku to jeszcze w ogóle coś jest, czego nie zauważyłem. Aha, ładowarka. W sensie wtyczka, zasilacz do samej ładowarki. Do baterii. Dobra. On sobie mruga. Dobra, odpalamy drona. Złapię go od spodu, żeby mi rąk nie urwało. No, zaczął mrugać, tak jak myślałem. Na zielono i na czerwono, czyli pokazuje przód i tył. Dobra, wycentrowany sterownik. Coś mi tutaj mruga. Chyba łapię drona. Tak to proszę o to wygląda. Na dole jest wyświetlacz, więc tam sobie mruga. Nie czytałem instrukcji, więc popełniam już pierwszy błąd, tak? Odpalam ciężki sprzęt wojskowy, nie czytając instrukcji. Dobra, nie wiem jak to się włącza. Nacisnąłem jeden przycisk. Nic się nie dzieje. Super. Jak się to paruje? Wiecie co? Chyba jednak będę musiał przeczytać instrukcję, bo... Tu mi tylko mruga zasięg, więc nie wiem, czy dron jest w zasięgu, czy tu można jakoś zmieniać dostępne kanały, cokolwiek regulować. No dobra, chyba wam nie pokażę, jak działa, ale działa, mruga. Trzeba go tylko jakoś z tym ustrojstwem separować, podłączyć. Tu na dole jest jakiś przycisk. Nie wiem, wcisnąłem go. Ale nic się nie wydarzyło. Ja wyłączę i włączę jeszcze ten sterownik.
może trzeba przytrzymać. O! Złapał zasięg. W sensie już nie mruga mi zasięg, więc może coś się udało zrobić. Wow! Działa! Poleciałby prawie na ścianę. Dobrze, że go mocno trzymałem. Wow! Ale mi zwiała szkarka. Dobra. Działają dolne łopatki. Górne jeszcze nie. Nie wiem, jak górne odpalić. Ale wentylator. Wiecie dlaczego? Bo tam jest żyroskop, a ja oczywiście trzymałem go tak. Jak jest poziomo, to działają wszystkie! Hurra! It's alive! No, nie wiem czy go puszczę. Dobra, lata. Unosi się tam. No, jest dosyć stabilny. Działa we wszystkich. Obraca się też wokół własnej osi. Dobra, ja go wyłączę, bo mnie nie słychać. Wow. Dobra, trzeba baterię naładować i będzie można nim polatać gdzieś poza miastem. Niestety nie mam uprawnień do latania dronem i jeszcze nie mam, ale to jest dobra okazja może, żeby je zrobić. Skoro mam już licencję pilota i mogę latać samolotami, to czemu nie miałbym zrobić uprawnień na takiego małego potwora? Super. Działa urządzenie, więc... Jeżeli oglądasz to i jesteś darczyńcą, za co ci bardzo dziękuję, to potwierdzam, działa, świetny sprzęt. Potem sprawdzę jeszcze, jakie są efekty pracy kamery. Pewnie wrzucę też na YouTube'a. Dzięki, że oglądałeś ten film. Zostaw koniecznie łapkę w górę i zostaw subskrypcję, a wkrótce zobaczysz materiały nagrane tym dronem. Do zobaczenia, cześć!